przed Michałem Cieślakiem. W sumie najważniejsza walka, jeżeli chodzi o jego karierę. Jak przygotowania, jak ty jesteś zadowolony? Wszystko jest ok? Tak, dzięki Bogu jest wszystko ok. Kontuzji powiedzmy nie ma. Waga zrobiona. Wszystko dobrze. Także cieszymy się, że już w końcu ta walka jest, już mamy daty, wszystko praktycznie znamy. Dlatego no, uważam, że wszystko jest na dobrej drodze. Najważniejsze był ten określenie tej daty i to, że ten pojedynek będzie, to na pewno wam spędzało sens powiek. Ty jako trener mocno się tym denerwowałeś? Znaczy to, że się zdenerwowałem, tak? To są ogólnie rzeczy, które nie powinny się zdarzyć w boksie, bo jest plan, określony plan, ten plan powiedzmy powinien był, ten plan przygotowawczy to jest jakby parę miesięcy, dlatego każda data, zmiana daty to naprawdę na formę zawodnika się zmienia i no niestety jest nie lepiej dla nas, że to w taki sposób się zmieniało to. Myślisz, że to była celowa robota? Macie jakieś podejrzenia w teamie, czy generalnie się tym nie zajmujecie i robicie swoje? Znaczy, ogólnie my tym się nie zajmujemy, ale to na pewno była celowa robota, tak? No to chyba rzecz normalna i to sobie zdajemy sprawę, że każdy organizator gali robi wszystko dla tego, ty patrzcie takie gali, że robi wszystko dla tego, żeby zawodnik był jak najgorzej przygotowany. No, wylatujecie w środę, czy to będzie optymalny właśnie okres, żeby się wbić, nie za długo siedzieć chyba tam w tym gorącu, tylko żeby wpaść, zrobić swoje i wracać szybciutko, tak? Taki jest plan. Taki jest plan, tak, no, tak jak mówię, no, z konsultacjami z innymi trenerami i swoimi tam postanowiliśmy tak, że właśnie pojedziemy na ostatni okres, czyli powiedzmy tak z marszu przejechać, odboksować i wrócić. Plan na walkę nie pytam, bo na pewno nie powiesz. Jeszcze zapytam o sparing partnerów. Z kim Tomek, z kim Michał sparował? Sparował z jednym Chorwatem i sparował z Amerykaninem, który przyjeżdżał. Także taki dwóch głównych sparing partnerów. Później jeśli przyjeżdżał jak Gruchalo, tak Gruchalo przyjeżdżał. Skop nam pomaga, Dariusz. Także no, mieliśmy paru tych sparing partnerów. To jeszcze zapytam o ostatnią kwestię, w sumie taki dłuższy obóz kondycyjny chyba w górach. Zadowolony jesteś z tego obozu, to co tam robiliście? Tak, znaczy kondycyjnie w górach, to znaczy teraz mówisz o ostatnim przygotowaniu, tak? Tak. Znaczy nie, no to już nie był kondycyjny obóz tak naprawdę, to był typowo obóz przygotowawczy, czyli technika taktyczny, tak, obóz. To po prostu jakby musieliśmy tam pojechać. Zmieniliście miejsce, żeby mieć spokój, tak, i ciszę, tak? Tak, tylko dlatego to było zrobione. Ty lubisz w ten sposób trenować, że właśnie w spokoju zabierasz zawodnika gdzieś, żeby nie od tego zgiełku miejskiego go tak, odsunąć? Tak, ja lubię i chciałbym, żeby to się powtarzało jak najczęściej, no bo tak naprawdę zawodnik jest wyciszony i po prostu się skupia się na pracy i nic poza tym. Pracując z Michałem, to już kolejny raz w ten sposób robisz? Kolejny raz. No, tak jak mówię, byliśmy w Stanach, miesiąc czasu siedzieliśmy. Widziałem, że Michał w zupełnie inny sposób podchodzi też do treningu. Widzę jego, cały czas obserwuję, co się dzieje. No i też mnie łatwiej później coś tam zmieni, tak, w jego przygotowaniach. No właśnie pytam o to, bo on się bardzo zmienił. Wydaje mi się, że to pod twoim okiem zmieniłeś jego charakter i styl troszkę boksowania. Przede wszystkim widać u niego progres. Wie co robi w ringu, nie jest taki chaotyczny jak kiedyś. Poukładałeś go, krótko mówiąc. Znaczy myślę, że on sam sobie poukładał, tak? Bo już jest, ma swój wiek, jest człowiek coraz jest starszy, rozumniejszy. W jakiś tam sposób też pomogło mi mu, tak? Ale to mówię, no, staramy się współpracować, staramy się dużo rozmawiać, ale też, no mówię, Michał też sam od siebie robi duże postępy. Dzięki w takim razie, no i powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.